Dzisiaj mamy taki fajny pomysł, wpadliśmy z Luigi'm, że porównamy, co jest lepsze, czy sztyca, czy magnes na tak zwanym fafiku, czyli na smyczy. Zobaczymy, co tam wyjdzie. Pozdrawiam wszystkich, co spać nie mogą i biorą się do roboty. A ja do połowy. Już właśnie nad naszą ukochaną rzeczką, numer 3, zadowolony Robert. Po co ja tu jestem? Dobra, bierzemy się do czyszczenia, bo tu w ogóle jest obok jeszcze, jak widać, tutaj tu jest jeszcze jeden most był. Tam dalej też było jeszcze. Więc mamy dzisiaj znowu robotę. A, i tu wychodził jeszcze kotlecik. Dobra, niech lina namoka, tak jak mówi Borat Tyzbir. Pozdro Zbyszko. Zobaczcie, jak biegnie. Normalnie już, nie może wytrzymać. Dawaj, skakuj do wody. Ale tu jest beton. Ale to jest beton. No tam jest beton, mówię ci. Aha, już, To jest beton. o, widzisz o. Luigi versus beton. Beton. Patrzę, a tutaj zakładam normalnie nasze polskie wodery. Kurczę. Jestem zadowolony, że coś noszę naszego rodzimego. Dziubał i wydziubał. No po prostu chwilę już jest. To co? Kastraw na kastrę będzie? Ty jedną, ja drugą. Zobaczymy, kto wygra. Godzina 7:30 jest. Tu się ubieram. A zobaczcie na Roberta. Po prostu sztuka za sztuką wybawia. No po prostu ten człowiek jest niemożliwy. Tylko teraz się baw i odczepiaj. Kantem odejdzie. Ładnie. O, F300 Gold nowego typu. Czyli po mojemu Fafik robi robotę. Dałbyś mi trochę bliżej? Dobra, okej. Nie chcę, żeby się tak dało. Nie, szkoda będzie. Tak to sobie tak dało. Szkoda będzie. Nie, pierwszą rzeczą jest co? Jest śruba. A u Roberta? Robert, czy to masz? O, pięknie. Płaskownikiem. Dobra, teraz go się go wyłowi. A co tam, mój będziesz. Nic nie ma, ale tu to po prostu ciągnę jakieś tam żelazo, zobaczcie. Ała. O, tutaj też się ładnie trafiło. Ale jest to, zobaczcie, po prostu. A, no i jeszcze dzisiaj, a dzisiaj jeszcze w ogóle może zrobimy tutaj takie małe sprzątanie też, bo sprzątałem tutaj ostatnio, ale no niestety konkurencja jest duża. Z mojej sztycy jest taki, że składa się z dwóch części. Ludzi, weź się podnieś. Właśnie, o, no właśnie, podniósł i ma od razu. Że to właśnie jest z dwóch części. Się składa właśnie, teraz ma tą samą długość, co ja mam w moim ulubionym fafiku, właśnie, którego tak właśnie nazwał Capsule High Five. Pozdro, kochany. Mówi właśnie Robert, pod kamieniami wychodzą takie sztukasy. Tutaj, u mnie i u niego. No nie, no panie. Ej, no wiesz co, powiedz tak, 20 minut od zakładu i ty już wygrywasz, stary. Ja po prostu nie mam szans. To przegra wasza zbuta. Tylko ja mam kluczyki od samochodu. Chwilkę później, za jednym razem, u Roberta duże kotlety. Ten dzisiaj człowiek tak trzaska kotlety, że to masakra. Kamyczek i zobaczcie. No ładnie. Blacha masz? O, to ładnie. Dawaj ją. Nie wyjdzie, bo się wrzuca. Zakopana ta z kamienia. Zaraz tam pójdę. Czyli co mamy? Szufla. No to szufla, Robert. Dawno nie było i jest. Jest kawałeczek złomu. Jest, pokażcie. Dziuba, ten sobie dziuba. A tak w ogóle, zobaczcie. W miejscu góra, dół i takie coś. Oczywiście meteoryty są. A zobaczcie, jakie gwoździe. Kurczę, dobrze, że na to ja nie stanąłem. Znowu bym miał po nowych wodorach. Mieliśmy małą przerwę i zobaczcie, jest łącznik drewniany, czy jakoś tak. Dwa razy F300 Gold z Magtomu. Jeden na sztycy skróconej o połowę, a drugi na smyczy. Działamy! Kolejny, kurczę, no. Aj. Nie ma lipy, jest Magtom. Takie coś wypowiedzieliśmy, Robert dokładnie, Luigi. Pokaż to. To jest siodełka. Tu na śrubę, no bo tu łamane jest. Tak, ale wiesz co, to jest takie bardzo nietypowe. Tu jest jakieś miedziane te nity. No mega. Jeżeli wiecie, co to jest, to dajcie nam znać w komentarzu. No to się jeszcze. Trzymaj to. Ten druk, bo coś nie, jeszcze? Tylko ukręcić. Tak.
Gumiaki przyrobisz, a ja władarę. A nie, to ten drut. No. Coś tam siedzi. Coś tam siedzi jeszcze. Coś tam na dnie jest, tak Marcin? Drut. Masz, pokaż. Jeszcze nie wiem. O ja mamo, takie coś, zobaczcie kochani. Mam śrubkę z podtotalnego mułu i tak dalej. Magnes robi swoje. Ale to na samo masz jakieś takie dziwne, ale to jest stała, ładna. Nie, ten kamień, że to śruba. To jest śruba z kamieniem, kamień się przykleił, wiesz? Kamień się przykleił. Tak. Ale głęboko. Tak się przestraszyłem przez chwilkę, ale na szczęście to nie był nóż. Ale jeszcze jest taki ciekawy drut kolczasty. Wychodzi. Zarówno wodary, jak i gumiaki na tą wodę są idealne. Jeszcze dodatkowo w porównaniu z fajnymi magnesami. Nie mam pojęcia co to jest, ale swoje waży. Ej, ale to jest chyba ta fajerka, jak to mówi Kuba Lipiec, Jacob July. No jest fajerka. Ukazuje się co? Taka torpeda, nie wiem. Kawałek kątownika. Robson pali, zamiast łowić. Teraz udaje. Dajesz mi fort, tak. Ty i tak dzisiaj już wygrałeś i rozwaliłeś system, panie. Kolejny nit. Ja mam podkładkę, ale zobaczcie, taki grubas pod takiego grubego jest. Takie dobrze. Szkło mam przyklejone? Do magnesu. O to tu, no. Nie, z drugiej strony. Tutaj gdzieś? Tu, no. O kurde, zobaczcie. Ej. To jest szkło zbrojone, wiesz, dlatego wciąga, wiesz? Zobaczcie. Nie wiem, czy to widać. Zostawiłem ci jedno, żebyś nie płakał. Tak, oczywiście. Dziękuję ci bardzo, Robert, że o mnie pomyślał. Macie szkło zbrojone. Ciekawe. Co masz? Lampa. Jaka lampa? Chyba. Naftowa? Ty ja pierdyka, co to jest? Ale to truło, kurde, rzekę, zobaczcie, przecież to jest masakra. Wrócę was na ten. To jest jakieś... Kratka. Piach. Tak, to jakaś stara... Ty uważaj, to może być ten, szkło. Ja pierdykam. To jest to. Przecież to wstukać. Musimy sobie łódkę jakąś brać. Tak, musimy brać, okej. Okay. Powiem, no po prostu nie mam pojęcia co to jest. Ale coś pięknego, to na pewno nie pójdzie na złom. O nie. Rurka, ale taka fajna też. I zobacz, i my tu chodzimy, czyścimy non stop, a tu jeszcze wychodzi towaru. Nic nie ma takiego podobno. Niestety. Długo na nas nie było, ale zobaczcie, za jednym razem tyle sztuk. Po prostu polecam zakładanie woder i skakiwanie do wody. Bo zobaczcie, jakie kotlety mogą być. Coś wam po prostu pokażę, takie, że moje jąkanie się. No nie wierzę, że ja taką rzecz wyłowię z wody. Ty co tam w ogóle jest? To jest ten. Ty, ale to jest brońka, to? Tak na temat kotwicy. Po co ona jest? Zobaczcie, no właśnie po takie rzeczy, gdzie magnesy nie dają rady, bo jest coś zbyt cienkiego, ale zobaczcie, ile tego jest w wodzie. Syfu. A tu jeszcze walczyliśmy z takim oto kątownikiem wielkim. Koniec. Zobaczcie, ten pan nie daje... Jest na żywo coś. Na żywo coś? Dawaj go. To nie było. Patrz, wkręt tak jest. Nie mogę. 10 metrów od mostu, a my ciągle wyłowiamy. Proszę? Pod tym wiadrem było. Tak, pod tym będzie. Na 70, na 60. No i wychodzi garnek z kapslami. Jedno macanko i zobaczcie. Co to dalej mówić? Coś pięknego. Piękny stary most tak jest. Magnes chwilowo sobie odpoczywa, bo bateria w telefonie musi się naładować, a ładuje przez powerbank. Fajny taki case powerbank. I zobaczcie, o tam właśnie leży nawet taki kątownik, który po prostu wyłowiliśmy. Tam dalej właśnie było. Tego tutaj naprawdę masa i ogrom wychodzi. Niesamowite. Dobra, ja odkładam telefon do zobaczenia przy większym kawałku. Bo Robert Luigi czasu nie marnuje i złom wyłowuje. Ale zmęczony jesteś ty, gościu, wiesz? Kończymy tą dzisiejszą przygodę. Około 4 godzin połowu. Kastry pełne, jak widać, po brzegi. No ta waży około 100 kg. Tam może trochę mniej.
ale też jest pełna. Tu jest jeszcze koszyk, tu jest jeszcze kątownik. A zobaczcie, to jest dopiero fant. Nie wiem, jak to się używa. No, jakiś baton czy coś takiego. Tutaj jest napisane Police Baton. Czy pałka teleskopowa, bo jakoś tak. Jest klucz. Masz prezent ode mnie, trzymaj go. No, przyda się. No, jak będzie nie chciał puścić. To jest jakiś łącznik kolejowy. Jejku, to była dopiero walka. No i to jest ten klucz jeszcze fajny, w ogóle Luigi wyłowił. Podobno ma działać, ja to tak trochę mało wierzę, ale trudno. Działa. Działa, działa, na pewno. Działa, na pewno. No dobra. Jest dużo, pełno śrub. Podkładów takich gigantycznych. O, a my już uciekamy spod tego czarującego miejsca, bo dopadł nas deszcz i już ledwo co wytrzymujemy po prostu. Kochani, subskrybujcie, komentujcie, lajkujcie, bo to dzięki wam nasz kanał się rozwija. Ale to samo i dziękujemy jeszcze firmie Maktom za to, że nas wspiera. Cześć! Fajne podsumowanie tego, co właśnie myśleliśmy na temat sztycy sztywnej. No i tego fafika, czyli na smyczy magnesu. Ja sądzę, że są jednak na równi pod względem pracy w wodzie, ale jeśli chodzi o transport, to o, widać jakie mam tu syfty, jakie mam tu brudne, nieważne, to no, widać, że woda byłem. No. No i ten, sądzę, że w Polsce jedyna jest zaleta mocniejsza jest sztycy typu pafik, w tym, że po prostu w transporcie. A ty co myślisz na ten temat? Ja to myślę, że w mule, jak jest gruby mule, to jest lepsza sztyca. A sztyca sztywna? Można bardziej wbić w ten mule. A no tak, tak, dobijasz tam mule mocniej. Nie dobijasz do samego. No nie. No właśnie co, tam miałem parę razy tam problem. No, ale był złom, to wszystkie będą dobre. Pewnie, że tak. Dobra, my zmęczeni jedziemy do chałupy, a wam życzymy miłej dalszej części dnia. Hej.